Statystyki alarmują. Wciąż za dużo jest przemocy w rodzinie. Jej ofiary często nie potrafią sobie z nią poradzić i nie wiedzą, do jakich instytucji zwrócić się o pomoc. Często przez wiele lat żyją ze swoim oprawcą pod jednym dachem. Z mężem nie potrafiliśmy się ze sobą porozumieć. Było w tym konflikcie dziecko. Były awantury, dochodziło do rękoczynów, wyzwiska. Była wzywana policja, ja wzywałam, mąż na mnie wzywał. Przed przyjściem tutaj moja decyzja ważyła się w długim okresie czasu. Było to 3 lata. 3 lata intensywnych rozmyślań, intensywnej naprawy swojego małżeństwa, gdzie nie miałam żadnych szans, bo to były tylko przepraszam, wiesz jakie ja jestem. Przepraszam, wiesz jakie ja jestem. Ale ciągle mieszał z błotem, ciągle poniżał, wyzywał. Wszystkiego mi zabraniał. Mało tego, mieszkałam z teściami. Teściowa była taka sama. Alkoholiczka tak samo wyrabiała ze mną. Wyganiała dziecko, biła dziecko. Mnie tak samo poniżała. Przemoc może mieć różne formy. Najczęściej jest to psychiczne dręczenie połączone z biciem. Jednak istnieje też przemoc ekonomiczna, seksualna, psychologiczna oraz związana z zaniedbywaniem własnych dzieci. To właśnie one często nie wytrzymują presji w domu i proszą któregoś z dorosłych o reakcję. I właśnie tak naprawdę to chyba dzięki mojemu synkowi tutaj się znalazłam. I nie żałuję, bo naprawdę odnalazłam tutaj azyl. Azyl, na który po prostu czekałam wiele, wiele lat. A mając taką sytuację, gdzie nie ma się nikogo na świecie i nie ma kto podać pomocnej ręki, tutaj ten ośrodek to jest po prostu rajem, można powiedzieć. Po dniu czy dwóch dniach pobytu mój syn do mnie powiedział: mamo, dlaczego ty mnie nie przywiozłaś tutaj po pierwszej awanturze? Po pierwsze odzyskałam dziecko. Odzyskałam dziecko, bo ono zaczęło się bawić. Poczuło się tutaj bezpiecznie. Ojciec dziecka nie ma wstępu na teren ośrodka. Czyli w środku jesteśmy absolutnie bezpieczni, są kamery, są wychowawcy, pedagodzy, jest pan psycholog. W ośrodku SOS w Lesku ofiary przemocy mają zapewnioną również pomoc terapeutów, prawników oraz miejsca noclegowe. Mieszkać można tu przez 3 miesiące, jednak w wyjątkowych sytuacjach można zostać na dłużej. Zdaniem specjalistów, im wcześniej sobie zdamy sprawę z przemocy, tym lepiej. Jej symptomy łatwo rozpoznać. Takimi symptomami, które powodują, iż radzimy, żeby się skontaktować z nami i że to ma znamiona przemocy, są to takie przypadki, kiedy ta przemoc jest intencjonalna, to znaczy kiedy osoba czuje, że ta druga osoba chce wyrządzić krzywdę i szkody, że to nie jest przypadkiem, że to nie jest mimochodem, tylko że to jest celowe działanie. Po drugie, jeżeli sprawca ma przewagę nad tą osobą, którą krzywdzi, na przykład przewagę fizyczną, ale też może mieć przewagę ekonomiczną, bo jedna osoba może zajmować się w domu dziećmi, inna przynosić do domu środki finansowe. No i wtedy przewagę ma oczywiście ta osoba, która zarabia żywą, realną gotówkę. Pracownicy ośrodka pomagają ofiarom szukać pracy i uniezależnić się od swoich oprawców. Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety i dzieci do lat 13. Natomiast sprawcami są głównie mężczyźni, będący często pod wpływem alkoholu. Kiedy ofiara powiadomi o zajściu policję, sprawca może zostać zatrzymany w takim jak to pomieszczeniu, żeby się uspokoił, albo może trafić na izbę wytrzeźwień. Najczęstszą przyczyną niezawiadamiania odpowiednich służb i organów o przemocy domowej jest strach ludzi. Ludzie nie chcą się mieszać, uważają, że sprawy rodzinne są sprawami typowo rodzinnymi, do których wstępu nie ma akurat nikt. Ale mimo wszystko nie należy się bać tego, należy reagować, żeby zapobiec ewentualnej tragedii. Co roku w Polsce organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jednak zainteresowanie samych poszkodowanych jest bardzo małe. W tym roku z porad specjalistów w Sanoku skorzystało zaledwie 14 osób. Cel jest bardzo prosty, żeby osobom, które czują się pokrzywdzone, udzielić pomocy, czy też wskazać te organy i taki sposób, gdzie tej pomocy mogą poszukiwać. W szczególności poinformować te osoby o ich prawach, uprawnieniach, o krokach, które mogą podjąć w danej sprawie. Problem przemocy istnieje w społeczeństwie na pewno, jednak dla wielu jest on jeszcze wstydliwy.
Warto pomóc w takiej sytuacji, nawet jeśli krzywda spotyka kogoś nieznajomego. Wystarczy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej niebieskiej linii albo na alarmowy numer najbliższej jednostki policji.